Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś, drodzy Państwo, o takiej bulwersującej sprawie, ile wolno adwokatom PiS, ludziom pracującym dla PiS, związanym z politykami PiS, czy jest jakiś specjalny taryfikator ich zachowania, który stawia ich ponad prawem? Czy nadludzie Kaczyńskiego nie ponoszą odpowiedzialności? Zaraz wyjaśnię, dlaczego uważam, że to jest bardzo ważna sprawa. Bo adwokatura jest w Polsce jednym z filarów obecnie oporu przeciwko wprowadzeniu dyktatury w Polsce, dyktatury PiS, właśnie. I zacznijmy od bulwersującej sprawy, która miała miejsce we wrześniu, została ujawniona, miała miejsce tak naprawdę w, na przełomie maja i czerwca 2020 roku, ale została ujawniona we wrześniu 2022 roku. E, w internecie, a później szczegółowo omówiona m.in. w Gazecie Wyborczej. Chodzi o sprawę, która się zaczęła od maila, którego wysłał Paweł Jabłoński, wówczas pracownik kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego w nocy 1 czerwca o godzinie 2020 roku o godzinie 1.12 do Izabeli Antos, Janusza Cieszyńskiego, Michała Dworczyka oraz Marcina Wawrzyniaka. Wawrzyniak jest tutaj osobą ważną, bo jest to prawnik związany z PiS, który był radny PiSu. Człowiek, który z rekomendacji tej partii zasiada w Trybunale Stanu. I ten mail, drodzy Państwo, zawiera projekt wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed Warszawską Izbą Adwokacką przeciwko Giertychowi za rzekomą zdradę tajemnicy klienta. Wniosek ma już datę, miejsce, gdzie są dane tego, kto składa. Trzeba go tylko jeszcze uzupełnić. I teraz uwaga. Zawiadamiający się, powołuje się na uzyskane przez siebie informacje i załącza szczegółowe dane faktur, jakie kancelaria Romana Giertycha wystawiła Łukaszowi G. za wstępną konsultację oraz zwrotu pieniędzy, gdy zrezygnowała z obsługi prawnej. I teraz, drodzy Państwo, co się dzieje? Michał na znaczy który ma, Odpowiadać, znaczy, ma, ma podpisać się pod tym zawiadomieniem. E, e, pisze w ten sposób: Propozycja, tutaj odnosi się do wniosku e, dotyczącego Romana Giertycha, jest dobra pod warunkiem, że miałbym prawo dysponowania dokumentami, na które się powołuję i których kopie załączam. I dopowiada: Mógłbym je mieć z dwóch źródeł od samego Łukasza G. lub z mediów. Na pierwsze źródło nie mogę się powołać, a co do drugiego, to te dokumenty nigdzie nie wypłynęły. I dalej. Dlatego za chwilę poprawiam zawiadomienie w ten sposób, że powołuje się na informacje medialne. I o 12.59 ten poprawiony wniosek trafia, jest już wpisany jako zawiadomiacy Wawrzyniak, który przedstawia się jako adwokat niewykonujący zawodu. I teraz, drodzy Państwo, już nie powołuje się na numer fakturów, faktur kancelarii Giertycha, które dostał w poczcie od Pawła Jabłońskiego, adwokata dodajmy, zawodu. I teraz przeczytam dosłownie to, co zrobiła Gazeta Wyborcza, to jest kompilacja wniosków. Co wynika z tej korespondencji? Kancelaria premiera miała dostęp do materiałów biura mecenasa Giertycha, które mogły pochodzić albo z rewizji Łukasza G., albo jak pisaliśmy, kiedyś z włamania na pocztę adwokata za pomocą Pegasusa. Co z kolei oznacza, że materiały udostępniły rządowi służby specjalne lub prokuratura. Najwyżsi urzędnicy rządu przekazali mediom materiał mający przykryć aferę maseczkową. Na pewno wiedzieli o publikacji z wyprzedzeniem. Najwyżsi urzędnicy rządu brali udział w akcji dyskredytowania opozycyjnego adwokata i niezależnych mediów. W akcji, w akcji brał udział, lub przynajmniej miał o niej wiedzę, wiceminister Janusz Cieszyński. To sam skandal sam w sobie, bo Cieszyński był osobiście zainteresowany ukręceniem sprawy, bo to on bezpośrednio wydał decyzję, by podpisać kontrakt na maseczki. Od Górala. W czasie wymiany opisanych maili Janusz Cieszyński był ważnym świadkiem w śledztwie i potencjalnym podejrzanym. Oczywiście tu mowa o zakupie maszeczek od Łukasza G., który poszedł i radził się adwokata Romana Giertycha i później próbowano przedstawiać kłamliwą wersję, jakoby to Giertych przekazał materiały uzyskane od klienta dziennikarzom i brałi w tym udział. Pracownicy kancelarii premiera, za jego wiedzą, ponieważ on również był na jednym z maili wymieniony jako adresat. I co więcej, to wszystko zainicjował Łukasz Jabłoński, czyli drodzy Państwo, e, przepraszam, Paweł Jabłoński, e, który dzisiaj jest wiceministrem e, spraw zagranicznych, ale jest też adwokatem. Ja zadałem pytanie, co się dzieje z tą sprawą w, w, urzecznika dyscyplinarnego Advogu, to adwokatów warszawskich, jak ona się rozwija po sześciu miesiącach od ujawnienia tej bulwersującej korespondencji. Dowiedziałem się, że sprawa owszem, jest w zainteresowaniu rzecznika dyscyplinarnego adwokatów. Odpowiedziano mi, drodzy Państwo, po pięciu dniach od wysłania zapytania, przy czym musiałem się dopominać o to stanowisko, ale nie wszczęto jeszcze postępowania. To tyle jest dziwne, że sam w ostatnich latach składałem dwie skargi w dość relatywnie błahych sprawach na jednego z adwokatów i wszczęcie takiej sprawy zajmowało zwykle... To jest czas liczony w, w dniach typu 10 dni, typu 14 dni, a nie w sprawie w tak ważnej sprawie 6 miesięcy. Zapytałem również tutaj kancelarii Romana Giertycha, jak to wygląda sprawa ze złożonym zadowiadomieniem, i otrzymałem informację, że pełnomocnicy Romana Giertycha takie zawiadomienie złożyli, ale Izba tutaj, Biuro Rzecznika Dyscyplinarnego, odpisało jakimś takim dziwnym pismem, w którym sugerować miało, iż może odrzucić to zawiadomienie, ponieważ nie jest podpisane przez zainteresowanego, tylko przez jego pełnomocników. Pom i nie ma oryginału pełnomocnictwa. Jest to o tyle, drodzy Państwo, dziwne, gdyż każdy adwokat ma prawo potwierdzać za zgodność taki, takiego, do, taki dokument. Ja tutaj mam wrażenie, drodzy Państwo, że Pan Paweł Jabłoński, jeszcze raz przypomnijmy, przygotował pismo, które, którego celem jest było pozbawienie prawa do wykonywania zawodu Romana Giertycha, oczernienie go. Obwinienie go o przestępstwo ujawnienia tajemnicy adwokackiej i następnie w konsekwencji eliminacja z zawodu, a także również proces karny. No tutaj, drodzy Państwo, no gigantyczna afera. No, trudno się oczywiście dziwić, że prokuratura Ziobry na zawiadomienia Giertycha nie reaguje, ale adwokatura w tej sprawie, mając, ad, mając po prostu omówienie całej bulwersującej sprawy. W takim dzienniku jak Gazeta Wyborcza powinna była wszcząć takie postępowanie z urzędu i działać, dlatego, że mamy naprawdę do czynienia z czymś, co jest, przynajmniej w moim odczuciu, obrazą moralności i w ogóle też zawodu zaufania publicznego, jakim jest adwokat. Że adwokat może pisać donos do rady, o którym wie, że jest fałszywy. O którym wie, że Roman Giertych niczego nie ujawnił, co wynika z tej korespondencji, ale predagują ten donos taki, żeby było przekonanie, że mógł być winien. Straszna rzecz, drodzy Państwo. I teraz druga sprawa, bo w której ja zadaję pytanie, czy w biurze rzecznika dyscyplinarnego jest adwokatów warszawskich jest e, e, miał miejsce konflikt interesów. Więc, drodzy państwo, tym szefem jest pani Biura Rzecznika Dyscyplinarnego. To jest taki prokurator korporacyjny, który zajmuje się przewinami, bada przewiny adwokatów ze względów etycznych. No to jest pani Anna Kozak-Mika. I po kolei. 5 listopada 2020 roku, parę dni. 14 dni po bezprawnym zatrzymaniu i bezprawnej próbie aresztowania, bezprawnej też próbie nałożenia sankcji na Romana Giertycha, o czym, że były to bezprawne próby, drodzy Państwo, wiemy stąd, że wszyscy zatrzymani w tej sprawie zostali zwolnieni do domów, wszyscy otrzymali, drodzy Państwo, informację, że zarzuty są bezpodstawne, a Roman Gertych nie ma nawet statusu podejrzanego, ponieważ zarzuty odczytano mu kiedy był nieprzytomny, i później sądy stanęły na stanowisku, że za te zarzuty nie mają żadnych podstaw. I 5 listopada 2020 roku na antenie programu Misja Specjalna. Maciej Zaborowski wypowiadając się jako czynny adwokat, reprezentant adwokatury, zarzucił Romanowi Giertychowi złamanie zasad etyki adwokackiej. Ta wypowiedź brzmi tak: obowiązkiem każdego adwokata, tym bardziej czynnego, jest przestrzeganie zasad zgromadzony w kodeksie etyki adwokackiej. I jedną z tych podstawowych fundamentalnych zasad jest unikanie jakiegokolwiek konfliktu interesów. Jeżeli ten konflikt się pojawi, obowiązkiem adwokata jest zrezygnowanie i wypowiedzenie pełnomocnic. Co istotne, nawet klient nie może w tym w, w wypadku sprzeczności interesów upoważnić adwokata, że godzi się na tę sprzeczność. Więc zasady etyki adwokackiej w tym aspekcie są jednoznaczne. Stwierdził Zaborowski. Tutaj ta pisownia zachowywała jego oryginalną wypowiedź. 18 listopada 2020 roku pełnomocnik Romana Giertycha złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez Macieja Zaborowskiego. I ten znany z reprezentowania ludzi związanych z PIS, przede wszystkim Zbigniewa Ziobro, ale też Daniela Obajtka i uwaga Patryka Jakiego, Zaborowski. Nie tylko nie miał podstaw do publicznego stawiania Giertychowi zarzutu złamania etyki adwokackiej, był i również jest przeciwnikiem procesowym mecenasa Giertycha. Reprezentuje bowiem byłego prezesa Idea Banku Jarosława Augustyniaka, na którego Giertych złożył doniesienie do prokuratury w imieniu swojego klienta biznesmena Leszka Czarneckiego. Giertych zarzucił w tym doniesieniu, że Augustyniak brał udział w słynnej aferze Getback, sprzedając obligacje tej spółki klientom Idea Banku. Czym działał na szkodę jego głównego udziałowca, Leszka Czarneckiego? Bezprawne, co już prawomocnie stwierdziły sądy, to ja już podkreślam, to już jest, teraz będzie to zatrzymanie i, e, i to e, cała e, procedura wymierzona w Romana Giertycha, teraz się skończy tylko i wyłącznie kwotą odszkodowania dla mecenasa Giertycha. Miało miejsce w przededniu sprawy o aresztowanie Leszka Czarneckiego, którego Giertych był jedynym obrońcą. Wypowiedzi Zaborowskiego padły w czasie, gdy prokuratura bezprawnie pozbawiła Giertycha wykonywania zawodu i nie mógł on reprezentować Czarneckiego. To zaś było w interesie Jarosława Augustyniaka i uwaga także e, pani Anny Kozak-Mika, rzecznika dyscyplinarnego Stołecznych Adwokatów, ponieważ ona również równolegle reprezentowała tego samego klienta, którego reprezentował Zaborowski. Sprawa wniosku Giertycha o ukaranie Zaroborowskiego trafiła do rzecznika dyscyplinarnego właśnie Anny Kozaknika. I teraz, drodzy Państwo, rzecznik Kozaknika uważa, że praca dla tego samego klienta nie jest podstawą do wyłączenia się ze sprawy. Podobnie jak fakt, uwaga, że jej zastępca w biurze rzecznika dyscyplinarnego, Hubert Kubik, pracuje dla kancelarni yy, yy, Macieja Zaborowskiego. Maciej Zaborowski reprezentował też... Patryka Jakiego, to wspominałem, bliskiego współpracownika Zbigniewa Ziobro. I teraz uwaga, drodzy Państwo, skarga Jakiego na Giertycha znalazła uznanie w oczach pani Anny Kozaknika i trafiła do sądu adwokackiego, mimo że ciężar zarzutu, jaki Jaki podniósł wobec Giertycha, był dużo słabszy niż podniesiony przez Giertycha wobec Zaborowskiego. Patryk Jaki został zmuszony przez groźbę procesu do przeproszenia Donalda Tuska za obrzydliwy wpis internetowy, który. Umieścił 18 czerwca 2018 roku. Jaki zamieścił wówczas zdjęcia płaczących Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny z pogrzebu Sebastiana Karpiniuka, który zginął 10 kwietnia. 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Jakie opatrzył te zdjęcia podpisem nasi przegrali z Meksykiem. Nawiązał w ten sposób do przegranej Niemiec na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. I po zawarciu ugody Giertych napisał publiczne gratulacje dla bar żony Barbary, adwokatki, która prowadziła tą sprawę. Gratulacje Barbara Giertych. Zmuszenie jakiego do przeprosin to prawie jakby ktoś Suskiego zmusił do myślenia macierewicza, do logicznych wywodów, a Morawieckiego do mówienia prawdy. Wyrok nagany i przeprosin został yy, wydany na Giertycha przez adwokatów Ewy Bojanowską, Stefana Jaworskiego i Michała Praktowskiego w grudniu 2022 roku. Uznali oni, że Giertych nie zachował zasady rzeczowości, umiarów, współmierności i oględności, naruszając w ten sposób godność przeciwnika procesowego. Nie jest to wyrok prawomocny, a Giertych złożył odwołanie. I teraz, drodzy Państwo, no trudno tu nie zauważyć dwóch standardów działań Anny Kozak-Mika. Przeciwko mecenasowi Giertowichowi wszczęto sprawę za szyderczy wpis na Twitterze z kontrowersyjnego polityka, który go wielokrotnie atakował, jak i wielokrotnie atakował w ostatnich latach i atakuje mecenasa Giertycha. Natomiast w sprawie mecenasa Macieja Zaborowskiego, który fałszywie postawił mecenasowi Giertychowi zarzut złamania kodeksu etyki adwokackiej, już sprawę do sądu adwokackiego kozak -Mika nie skierowała. I do tego dochodzi, drodzy Państwo, opieszałość, z którą zajmuje się sprawą Pawła Jabłońskiego, no adwokata, który przygotowywał fałszywe zawiadomienie, mając pełną świadomość, to wynika z tej korespondencji ujawnionej, że popełnia przestępstwo, że chce pomówić mecenasa Giertycha o czyn, którego ten nie zrobił. Stąd m.in. innymi ukrywanie już numerów faktur w piśmie, które posiadają, skąd je posiadają, drodzy Państwo, to jest pytanie, na które kiedyś Paweł Jabłoński będzie musiał odpowiedzieć prokuratorowi w niezależnej e, Polsce, prokuratorowi, w którym prokuratura znów będzie ścigać przestępców. Jeszcze, drodzy Państwo, na koniec tylko stanowisko rzecznika Anny Kozak Mika, e, które przesłał mi adwokat e, Grzegorz Kukówka. E, które pełni rolę Rzecznika Prasowego Okręgowej Izby Adwokackiej. Moje pytanie brzmiało: Czy mam rozumieć, że pani Kozak-Mika uważa, iż występowanie razem z mecenasem Maciejem Zaborowskim, jako obrońcą Jarosława Augustyniaka, nie powoduje, iż musi się wyłączyć z rozpatrywania skarg na Macieja Zaborowskiego w sprawie, która dodatkowo ma związek z przedmiotem zawiadomienia złożonego przez mecenasa Giertycha? Przecież mecenas Giertych oskarżył Macieja Zaborowskiego, że wypowiadał się przeciwko niemu w programie Anity Gargas w związku z nielegalnym zatrzymaniem i nielegalnym pozbawieniem prawa wykonywania do dowodu. Które nie pozwoliło mecenasowi Giertychowi reprezentować Leszka Czarneckiego w sprawie tożsamej co do sygnatury i prowadzonego śledztwa, stołu, w której pani Mika Kozak reprezentowała wspólnie z mecenasem Zaborowskim pana Augustyniaka. Odpowiedź przyszła po wielu dniach i brzmiała. Tak jak wskazywaliśmy w mailu z 18 stycznia w ocenie Rzecznik Dyscyplinarnej Izby Adwokackiej w Warszawie adwokat Anny Miki-Kozak w sprawie, o którą Pan pyta, nie było podstaw do wyłączenia się Pani Rzecznik. Właściwość danego Rzecznika Dyscyplinarnego oznacza obowiązek rozpoznania danej sprawy, a przekazanie sprawy do rozpoznania innemu organowi może nastąpić wyłącznie w ściśle określonych wypadkach przezwinianych przepisem prawa. Nie ma przepisu prawa, który uzasadniałby wyłączenie się rzecznika dyscyplinarnego z uwagi na fakt, że działa on w danej sprawie obok innych adwokatów, pracujących w obrębnych kancelariach bądź spółkach, ale występujących w jednej sprawie. Dodatkowo wskazujemy, że nie jest prawdziwe twierdzenie, jakoby mecenas. Anna Kozaknika działa w jakiejkolwiek sprawie razem z adwokatem Maciejem Zaborowskim. Tak jak odpowiedzieliśmy w mailu z dnia 3 stycznia, w polskim prawie klient nie jest ograniczony w liczbie zatrudnionych prawników i może korzystać ze wsparcia opinii tylu prawników z ilu chce. Zaś w procesie każdy może korzystać jednocześnie z usług maksymalnie trzech obrońców działających niezależnie od siebie. Każdy obrońca działa jednak niezależnie na własny rachunek. Proszę się ustosunkować, to jest moje drugie pytanie, do twierdzenia, że pani Kodak-Mika nadzorowała postępowanie dyscyplinarne swojego kolegi, Macieja Zaborowskiego, współobrańcy w sprawie Jarosława Augustyniaka, za wypowiedź dotyczącą adwokata drugiej strony w sprawie powiązanej z tą, z którą, wspólnie z, którą wspólnie z mecenasem Zaborowskim prowadziła rzecznik dyscyplinarny. I odpowiedź. Rzecznik dyscyplinarna i adwokacki w Warszawie ponownie wskazuje, że sam fakt występowania w danym postępowaniu wielu adwokatów nie oznacza jeszcze, że działają oni wspólnie. Ich relacje są oparte na innej podstawie niż formalny status obrońcy jednego klienta, nawet jeśli znajdują się po tej samej stronie w danym postępowaniu. Ponadto wskazujemy, że postanowienie w tej sprawie zostało poddane kontroli instancyjnej sądu dyscyplinarnego i zostało utrzymane w nocy. Tu mowa jest o postępowaniu na pana mecenasa Macieja Zaborowskiego i naruszenia przez niego swoją wypowiedzią o złamaniu etyki adwokackiej przez mecenasa Gertyka. Szanowni Państwo, mnie to bardzo niepokoi. Bardzo mnie niepokoi przede wszystkim to, że nikt się nie zajął sprawą mecenasa Pawła Jabłońskiego i jego preparowania, doniesienia do... Rzecznika dyscyplinarnego, adwokatury, które miało na celu zniszczyć tak naprawdę zawodowo i osobiście mecenasa Romana Giertyka. Nie wyobrażam sobie, jako klient adwokatów, jako osoba świadomie uczestnicząca w życiu publicznym, większego przestępstwa, bo tu mówimy o przestępstwie, które mógłby popełnić adwokat względem innego adwokata, niż po prostu wrabianie go w przestępstwo, którego ten nie popełnił. I mamy tutaj taki wyjątkowy dowód, dowód z dokumentów, które są publicznie znane. I zajmuje teraz, uwaga, szósty miesiąc adwokaturze zajęcie się tym. Szanowni Państwo, jeżeli ten materiał uznajecie za ważny, to bardzo proszę o szerokie jego udostępnianie. A Państwu polecam na koniec magazyn Historia Ekspert, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Wojna o Polskę Tajny brytyjski plan werwania Rzeczpospolitej z rąk Stalina. Tuż po wojnie Winston Churchill miał pomysł, aby ruszyć dalej i rozprawić się również z drugim totalitaryzmem. Dlaczego z tego pomysłu nie skorzystano? O tym jest w operacji o operacji unthinkable, czyli nie do pomyślenia. I e, dlaczego tego nie zrobiono? A było wszystko przygotowane. Oprócz tego sekret skuteczności Luftwaffe, czyli niemieckiej, niemieckiej floty samolotów. Dlaczego 110 pilotów miało taki sam wynik strąceń jak 4900 następnych? Legenda Markiza de Sade, Historia, drodzy Państwo, o 18 wiecznym bohaterze, skandaliście, który, uwaga, drodzy Państwo... Stał się takim synonimem rozwiązłości, ale też od jego nazwiska pochodzi to określenie sadyzm. Więc człowiek wbił się na cały, można powiedzieć, całym sobą w historię ludzkości. I drodzy Państwo, wiele innych ciekawych tekstów, jak na przykład pozwolę sobie tutaj przełożyć. Tekst, drodzy Państwo, o szóstym człowieku z Cambridge, o hitlerze Rajcie. Drodzy Państwo, czyli człowieku, który był oficerem MI5, brytyjskiego kontrwywiadu, szóstym szpiegu z tak zwanej wielkiej piątki sowieckich szpiegów, którym najbardziej znany jest Kim Philby. W przeciwieństwie do nich Peter Wright nie został nigdy oficjalnie zdemaskowany. Te ustalenia dokonali dopiero historycy już po jego śmierci. Natomiast zajmował się on, drodzy Państwo, rzucaniem podejrzeń na innych oficerów i polityków o współpracę z Rosją. Historia ekspert, drodzy Państwo, a ja zapraszam na portal 224.pl, gdzie ta sprawa, o której pisałem, sprawa mecenasa Giertycha, bulwersującego ataku na mecenasa Giertycha, jest dokładnie omówiona. Na tej stronie jest również już ponad 900 afer PiSu od 2015 roku. A pamiętajmy, drodzy Państwo, że są tylko te afery, które ujrzały światło dzienne. Do zobaczenia.